Miejskie przedszkole publiczne nr 4 leży w centrum Starego Miasta, kilkadziesiąt metrów od ratusza przy ulicy Sądowej. Mimo iż budynek przedszkolny powstał w staromiejskim ograniczonym obszarze, to placówka ta ma dość duże własne podwórko z zielenią i urządzeniami do zabaw. Przedszkole jest postrzegane w środowisku lokalnym jako przedszkole sportowe. My realizujemy zajęcia prozdrowotne, realizujemy zajęcia prospołeczne. Mamy ofertę bogatą, jeżeli chodzi o zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mamy ofertę bogatą, jeżeli chodzi o realizację programów ogólnopolskich. Najważniejszymi programami w tym roku jest Happy Kindergarten, to jest nauka od dzieci, jak być szczęśliwym, optymistyczne przedszkole. Od 2002 roku przedszkolaki z tej placówki uczęszczają na naukę pływania na termach. I w tym roku wespół z Mosirem przedszkole zorganizuje pierwszą bolesławiecką olimpiadę pływacką dla dzieci. Jeśli chodzi o zajęcia sportowe, to placówka ta znana jest w mieście z uczestnictwa w akcji sportowo-charytatywnej. Co roku już od 7 lat biegamy dla dzieci z hospicjum we Wrocławiu, dla dzieci z chorobami nieuleczalnymi, dla dzieci po wypadkach komunikacyjnych. Także przez sport prowadzimy zajęcia samodzielności, dzieci muszą i odpowiedzialności. Dzieci są prowadzone w programie Bezpieczny Przedszkolak, czyli muszą być samodzielne, wiedzą jak się poruszać na akwenach wodnych, w trakcie drogi do przedszkola. Musimy dzieci przygotować także do szkoły. Jest to cała oferta zajęć, które wprowadzą dzieci w naukę w szkole, które prowadzi grupa wykwalifikowanych nauczycieli z dodatkowymi specjalizacjami, między innymi z oligofrenopedagogiki, pedagogiki specjalne czy logopedii. Są też zajęcia z tańca, rytmiki i z innych artystycznych dziedzin. Dziecko jest tutaj przyjaźnie przyjęte, przedszkole jest przyjazne Twojemu dziecku, drogi rodzicu. U nas dzieci się czują bezpiecznie, zaopiekowane. Mamy kadrę właśnie wysoko wyspecjalizowaną. Dużo realizujemy, dzieci u nas się nie nudzą. Wychodzimy, współpracujemy ze wszystkimi instytucjami kulturalnymi w Bolesławcu. Miejskim ośrodkiem sportu i rekreacji, to akurat sportowa, z CIK-iem, Centrum Integracji Kulturalnej, Biblioteką Miejską, Centrum Wiedzy oraz Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury. Już od wtorku, 7 lutego, rusza w Bolesławcu elektroniczna rekrutacja do miejskich przedszkoli publicznych. Zatem i ta oferta edukacyjna przedszkola nr 4 może być wzięta pod uwagę przez rodziców przy wyborze przedszkola dla swoich dzieci.